Oceniam je jako te, które zmierzają w pozytywnym kierunku. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju trwa już, no więc to nie jest coś, o czym mówimy jako zapowiedź, tylko trwa konkurs realizowany w tym amerykańskim systemie na wyłonienie, to może być elektryczny autobus, ale to może być również inna technologia, bo nam zasadniczo chodzi o to, żeby powstał autobus, który umożliwia nam zdrowy rozwój zdrowego, przyjaznego dla ludzi transportu publicznego, czyli po prostu bezemisyjny autobus. Zgłosiły się konsorcja, te konsorcja teraz muszą zaproponować poszczególne rozwiązania, w które w niewielkim stopniu zainwestuje NCBR, po to, by potem stopniowo wyłaniać tych, którzy mają najwyższe kompetencje, i tym dać już wystarczające środki na to, żeby no już minęło prawie pół roku, no więc mniej więcej za półtora roku mieć pierwsze 6 prototypów autobusów, które zapewnią nam bezemisyjny transport publiczny. Jeden z nich, albo może nawet kilka, może być autobusami elektrycznymi. Ja myślę, że ona zmieni nie tylko oblicze polskich miast, ale ona przede wszystkim zmieni oblicze polskich naukowców, a przez to polskich miast, dlatego że ci naukowcy, którzy startują w konkursie, oni zrobią coś, co będzie miało bardzo proste i szybkie przełożenie na korzyści dla ludzi. I to powinno nauczyć wszystkich mieszkańców dużych miast, ale też małych miast, że naukowcy, którzy prowadzą badania w tych miastach i którzy są utrzymywani z publicznych podatków, powinni pamiętać o tym, że ich badania powinny także, nie wyłącznie, ale także być dedykowane problemom, które rozwiązują lokalne problemy. Czyli jeśli w Krakowie mamy smog, to my powinniśmy w Krakowie, polscy naukowcy, naukowcy krakowscy, niech już tak będzie, powinni pracować nad tym, żeby wesprzeć przedsiębiorców i z Krakowa, i spoza Krakowa, żeby taki autobus powstał. To znaczy, że to jest dobra wiadomość dla dużych miast, że one będą bardziej, jak to się modnie dzisiaj mówi, smart, czyli inteligentne, bo będą mieli ludzi, którzy będą potrafili je w sposób inteligentny rozwijać.